Ponownie meldujemy się na Słowacji. Ekipa programu znów dotarła do Bratysławy. Karol Gnat, zapraszam na program Kamperem po południu, w którym razem z moimi przyjaciółmi Piotrem i Karolem podróżuję po krajach Europy Środkowej. Naszą pierwszą bohaterką będzie Romina, na spotkanie, z którą czekaliśmy rok. Tak rok, ale warto było. Miejscem spotkania z nią będzie Słowacki Teatr Narodowy w Bratysławie. Co robi tutaj nasza rodaczka, o tym przekonają się Państwo już za chwilę. Idziemy. Nazywam się Romina Kołodziej, pochodzę z Polski. Przyjechałam do Bratysławy ze względu na to, żeby zwiedzić to miasto. Szłam tutaj ze względu na to, że szło bardzo dużo moich znajomych z Wiednia. Po prostu oni powiedzieli, że chodź z nami, przynajmniej sobie poćwiczysz na sali troszeczkę, a jeżeli ci się nie będzie podobać, tak pójdziemy później pozwiedzać Bratysławę. Powiedziałam, że dobrze, także przyszłam na salę, a przyszedł pan dyrektor tego to teatru, a powiedział mi, że bardzo by chciał, żebym została częścią zespołu baletowego. Zaproponował mi taki kontrakt demisolistki, co już jest na takiej większej pozycji, że właśnie, że już bym nie tańczyła w tym cordę balecie, ale w takie już mniejsze solowe role. Szok bym powiedziała, ponieważ nie planowałam to, to jest pierwsza część. A druga rzecz jest taka, że za duży skok z Francji, a z Wiednia, w którym żyłam, przyjść do Bratysławy, którą tak nie poznałam za bardzo, a która była naprawdę warunki na życie, były troszeczkę inne. Ale ja chciałam rozwijać swój talent, swoje możliwości taneczne, a dostałam takie wrażenie, że tutaj mogłoby mi się to udać, ponieważ ktoś mnie zauważył, a ja tak jakby mnie docenili od razu. A już dzisiaj jest to 17 lat, kiedy jestem tutaj pierwszą solistką w tym to teatrze. W swoim życiu miałam taki jeden moment, gdzie myślałam, że właśnie, że już wszystko się skończy. Wszystko, co nad czym pracowałam, w jednej sekundzie jakby ktoś zabierze. A to było właśnie w 2008 roku, myślę, kiedy miałam wypadek samochodowy. Złamałam kręgosłup, a lekarze powiedzieli, że niestety, że już nie dają mi szansy na to, żebym kiedykolwiek chodziła. A w tym momencie, kiedy oni to powiedzieli, ja powiedziałam, że nie tylko udowodnię im, że postawię swoje pierwsze kroki, ale że będę jeszcze tańczyć. A dzisiaj myślę, że udowodniłam im to, że człowiek, jeżeli w swoim życiu bardzo coś chce, tak może osiągnąć wszystko. Ten pierwszy raz, kiedy po tym wypadku postawiłam się na scenę, było dla mnie właśnie coś takiego, jakbym pierwszy raz w życiu stała na tej scenie. Kiedy doktorzy mi właśnie powiedzieli, że nie będę chodzić, ja miałam złamany czwarty, a trzeci stawiec kręgosłupa właśnie, które odpowiadają za pracę nóg. A ja powiedziałam, że ja będę tyle rehabilitacji robić, że będę dwa razy więcej niż oni mi, żeby właśnie im udowodnić, a głównie samej sobie, że mam w sobie tyle siły, że chcę tańczyć. Niektórzy z tych lekarzy później przychodzili na moje występy, a byli zachwyceni, a powiedzieli, że oni sami jakby nie mogli uwierzyć, że jest to możliwe, a tak jakby wspierali mnie w tym, a powiedzieli, że są bardzo dumni ze mnie. Kiedy byłam w szkole, a byłam małą dziewczynką, tak nigdy nie myślałam, że uda mi się osiągnąć takie sukcesy. Ja po prostu chciałam tańczyć, a chciałam oddawać to, co czuję albo co mam w sercu publiczności, żeby oni czuli ten taniec, ponieważ dla mnie taniec jest odzwierciedleniem serca albo duszy człowieka. Na pewno nie żałuję swojej decyzji. Miałam oczywiście też możliwości podczas tych 17 lat wyjechać, ale nie wiem, coś mi mówiło, że
tutaj jest mi dobrze, jest to bardzo blisko Polski, co jest dla mnie bardzo dobre ze względu na to, że kiedykolwiek mogę pojechać za swoją rodziną, albo oni mogą przyjechać do mnie. Te kontakty polsko-słowackie są takie bliskie, a dobre, także powiedziałam, że chyba tutaj, a jestem szczęśliwa, a nie żałuję. Nigdy nie chcę zapomnieć albo wyrzeknąć się tego, kim jestem, ponieważ myślę, że Polska jest piękną krainą, która ma do zaoferowania innym krainom bardzo dużo. To niebywałe, z jak ogromną pasją Romina oddaje się swojej pracy. Jest prawdziwą gwiazdą, skromną, utalentowaną, z której garściami czerpać chcą koledzy i koleżanki z pracy. A dla nas to ogromna duma, że mamy taką polską ambasadorkę kultury w świecie. Jeśli realizujesz projekty kulturalne, jesteś twórcą lub po prostu zależy ci na rozsławianiu Polski w świecie, sprawdź, skąd pozyskać dodatkowe pieniądze na działania. Zeskanuj kod QR i zaczerpnij sprawdzonych informacji. A my, zainspirowani historią Rominy, ruszamy do Wiednia na spotkanie z historią. Wiedeń zachwyca mnogością wydarzeń kulturalnych i instytucji, które przyciągają tutaj turystów niemal z całego świata. Na przykład to XIX-wieczne muzeum mieści w sobie masę obiektów, które są dosłownie unikatowe, od szkieletów dinozaurów aż po meteoryty. Dlatego będąc tutaj w stolicy Austrii, musimy je zobaczyć na własne oczy. W tym muzeum, położonym w pobliżu pałacu Hofburg, czeka na Was fascynująca wiedza o historii Ziemi. Bogata ekspozycja sprawia, że zanurzamy się w czasie i przestrzeni. Perłą wśród zbiorów jest licząca prawie 30 tysięcy lat i mierząca zaledwie 11 cm Wenus z Willendorfu, odnaleziona w 1908 roku w Wachau Dolnej Austrii. To dzieło z epoki kamienia łupanego zalicza się do najważniejszych znalezisk archeologicznych na świecie. W sali dinozaurów oprócz szkieletów i szczątków tych gigantycznych prehistorycznych zwierząt czeka alozaur, który wygląda jak żywy, rusza się i przeraźliwie ryczy. Naszą uwagę przykuły także kamienie i minerały, no i rzecz jasna największy i najstarszy zbiór meteorytów świata. Można zobaczyć tu ponad 1000 kamieni, które dosłownie spadły z nieba. Okoliczności, w których się dzisiaj znalazłem, obudziły we mnie małego chłopca, bo jako 7-latek wyobrażałem sobie siebie jako archeologa, który ze swoim przyjacielem rysuje dinozaury. Dzisiaj wspomnienia o prehistorii obudziły we mnie wspomnienia o moim dzieciństwie. Dzięki podróżom w programie mamy okazję zwiedzać wiele ciekawych miejsc, poznawać wiele ciekawych osób. To wywarło na mnie szczególne wrażenie. Na pewno tu wrócę. Nasza wizyta w Bratysławie zbiegła się z wystawami organizowanymi w ramach Miesiąca Fotografii. To jedna z największych i najstarszych tego typu imprez w środkowej Europie. Na tegorocznej edycji można było podziwiać pracę także naszego kolejnego bohatera. Nazywam się Michał Szalast, pochodzę ze Śląska, z Polski. Pracowałem przez 20 lat jako fotoreporter dla polskich, ogólnopolskich dzienników i na Śląsku, i w Warszawie. To zaczęło mnie nie satysfakcjonować i postanowiłem, że jakby troszkę w tą fotografię wejdę głębiej. I zainteresowała mnie też fotografia, w której będę mniej zależny od tego, kto sponsoruje tą fotografię. Więc zacząłem się interesować po prostu fotografią artystyczną i postanowiłem pójść na studia. Od moich kolegów, którzy wcześniej studiowali na Instytucie Twórczej Fotografii, dowiedziałem się, że jest taka szkoła, do tego zagraniczna, czeska, która chętnie przyjmuje jakichś interesujących fotografów, utalentowanych. Nie ma tam żadnego cenzusu związanego z narodowością. Jest to bardzo, bardzo otwarta szkoła. Więc stwierdziłem, że to może jest coś dla mnie. Cieszę się bardzo, że mogę też w takiej przestrzeni międzynarodowej pokazywać swój cykl pod tytułem Albinosi, który dotyczy osób dotkniętych tą chorobą albinizmu w Afryce. Tam jest to szczególnie widoczne. Można powiedzieć, że jest to bardzo taki wizualny temat, ponieważ albinosi mają białą skórę, w grę wchodzi światło, ciemność i tak dalej. Wystawa ta znalazła się w takiej renomowanej galerii 400 ASA w Pradze.
Między innymi dzięki właśnie Instytutowi Twórczej Fotografii, dzięki temu, że profesor Birgus zainteresował go ten cykl i stał się kuratorem tej wystawy. I tam została dostrzeżona i właśnie z Pragi trafiła do Bratysławy na Międzynarodowy Festiwal Fotografii, Miesiąc Fotografii w Bratysławie, 32, gdzie zaoferowano przestrzeń wystawienniczą Polskiego Instytutu. Tam miałem okazję pokazać wśród wielu innych wystawiających podczas Miesiąca Fotografii znanych i uznanych, renomowanych fotografów swoje prace. Michał Szalas to pierwszy pedagog polski, który na cały etat na naszym Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiej w Opawie. A jest to bardzo dobry chłopak, jest to człowiek, który jest bardzo dobry fotograf, robi bardzo dobre wideo, ale jest to człowiek, który také pomaga polskim studentom. Mamy dużo studentów z Polski, ze Słowacji i indywidualni studenty z Japonii, z Luksemburga, z Ameryki, z Niemców a tak. Ale bardzo miło, że 40% naszych studentów to są Polacy. Na żadnej innej czeskiej szkole nie jest tak dużo polskich studentów. A nie tylko nasi polscy studenci, ale také absolventi są bardzo dobrzy w polskiej fotografii. Niektórzy uczą na szkołach fotograficznych, jak jest filmowa szkoła w Lodzi, albo Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Vedą galerii, jak jest Galeria Jednostka we Warszawie, są kuratory wystaw. Bardzo przyjemnie, że nasi absolventi tak dobrze w Polsku se czyni. My na tej szkole se spotkáváme 5 raz do roka na 3-4 dny od rana do večera a tam vznikají velká přátelství, ale také možnost komunikovat a během roku každý Polák rozumí česky a každý Čech rozumí polsky. A myslím, že to je strašně důležité, že vlastně dva naše národy tak blízké se spotkávají v naší škole. Współczesny świat mówi obrazem. Media społecznościowe pełne są zdjęć, filmów, które niejednokrotnie nie wnoszą nic wartościowego. Tomek zabrał mnie na szybki kurs fotografii smartfonem, który początkującym daje mnóstwo możliwości. Znajdujemy się w Opawie na Dworcu Wschodnim, gdzie w przestrzeni kultury Coupé możemy znaleźć bardzo inspirujące i ciekawe rzeźby Kurta Gebauera. One znajdują się też, jak widzisz tutaj na przykładzie tego kominu na zewnątrz i samo to jest już ciekawym motywem. Jak się mam do tego zabrać? Po pierwsze, w tej rzeczywistości, która cię otacza, musisz wybrać motyw. Zdecydowaliśmy się na nogi, one są intrygujące, ciekawe i jak mam je dobrze pokazać? I teraz pytanie jest, w jaki sposób chcesz skomponować to zdjęcie i tak dalej. Motyw masz wybitnie pionowy, więc troszkę bym to wykadrował bardziej ciasno. Dokładnie tak, o super. I teraz wydaje mi się, że to już, tak. Sam ten rytm tego komina jest ciekawy dość i ta kompozycja wydaje mi się bardzo ciekawa, ale zawsze warto, jeśli chodzi o fotografię, jeśli mamy szansę zrobić kilka zdjęć. Może po pewnej edycji i obróbce, co jest dopuszczalne, udałoby się z tego coś. Mi się podoba ta trzecia, taka bardzo konstruktywistyczna. To jest taki prąd w fotografii, który królował w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy fotografowie się starali bardzo zdynamizować kompozycję, no i ta jest wybitnie diagonalna. Trochę jak krzywa wieża w Pizie. Też, ale nogi są fajnie budują taki jakby sztuczny horyzont na tym zdjęciu. Ono mi się też podoba. Michał. Także bym wybierał między tymi dwoma. Michał, bardzo Ci dziękuję za te wskazówki. Mam nadzieję, że zabiorę je ze sobą na dalszą drogę kamperem. Super, mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy i pokażesz mi swoje najnowsze zdjęcie. Dziękuję bardzo. Historia Michała i Instytutu, z którym współpracuję, pokazują, że współpraca międzynarodowa jest możliwa i to absolutnie na każdej płaszczyźnie. To wszystko w programie Kamperem po południu. Do zobaczenia na szlaku.